Pójdę sobie jeszcze zasiać. Ogwarcie masz. No, 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 ja go kojarzę. Tam powiedzmy, że mniej więcej wiem, gdzie on jest. I co, trzeba na niego dać ten. Cisa się parę razy zderzyła. Dobra, no to dyp tam mamy. Weźmy sobie. O nie! Tego się nie da. Niewłaściwy rozmiar donicy. A mam większą donicę? Czy nie mam w ogóle? Czy będę miała później? Czekaj. Tu, tu, tu. Nie, nie mam. O kurde. Muszę kupić. Okej. Okay. Ajajaj. Za dużo pierdzielenia się z tym. Co tam, Pawełku? Jak się grało? Wyjście? Skąd wyjście? Dobra, teraz gdzie był ten dziabdziornik? O nie tutaj. Wydaje mi się, że on był gdzieś tu. Dzwonnica. A... przed czarną magią? Gdzieś tu był. Dobra, będę musiała tutaj obczaić. No i co? I zrobię na niego te... Akio. O! Patrz, kurde, pa, pa, pa! Jaka ja jestem. Totalny kozak, nie? Na niego. No miało być Akio. No to mama Akio. Tak? Czekaj, 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 czekaj. Inwentarz. Jeszcze raz to sprawdźmy. F. I później na jakiś dziedziniec? To też coś kojarzę. Tam, gdzie chyba pierwsze gargulki? A to? Czekaj, czekaj, a może... może chodzi trochę o co innego. Że tędy trzeba zejść. Tu będzie dziedziniec, tak? O kurwa. Tutaj drzwi za nim. Chyba. I znaleźć ten obraz. Jeszcze raz sprawdzę sobie. Sekundę. Inwentarz. Tu, tu. No, drzwi za nim i znaleźć obraz, który ma domek i takie dwa drzewka. I na niego wziąć Akio. Dobra, dobra. Domek i dwa drzewka. Domek i dwa drzewka. A to? A, to jest po prostu globus. The stairwell looks promising. Co, że gdzieś tutaj? A nie. To co, muszę przejść już przez te drzwi? To nie za daleko? Wydaje mi się, że już za daleko poszłam. A tu wcześniej w ogóle mnie nie było. Mnie nie przypominam sobie. Aha! Okej, okay, stąd jest wyjście. Okej, 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 okej. O! Dobra. Dawaj, karteczkę. Czy to wygląda w ogóle jakby skrzynka była ze ścianą? Może tu gdzieś po lewo jest? Nie no. Nie ma. Tutaj? Nie, no tutaj to też na pewno nie. Kurwa, ile tu jest schodów. Znaczy tych obrazów, nie schodów. Ja przyszłam stąd. A ty? Dzień dobry, kim ty jesteś? Mogę z tobą pogadać?
Czy on wygląda jak ten typ od tej starożytnej magii? Z schodów czy obra... No właśnie nie wiem, szczerze nie wiem. Bo... Ona powiedziała, że this stairs looks promising. No ale przecież to nie schodów szukam, tylko właśnie obrazu, nie? O, on się rusza! Ojojku! Pan hipokryf śliczny. A tutaj jest ta jeszcze ćma do wzięcia. Lumos. Gdzieś przy takim sfinksie. Widzieliśmy tego sfinksa. Jest. Dobra. Dobra, dobra. To ja wiem, że już Akio. Nie, gdzie jest sfinks? Najpierw sfinksa, bo mamy już ten. Nie. To już chyba trochę za daleko. Wydaje mi się, że ten sfinks powinien być gdzieś bliżej. Nie wiem, czy mówię. Od świnek po prostu. Świnki mi w głowie nadziabdziały. Dlatego. Gdzie ten sfinks? Mów, jak ci się rzuci w oczy gdzieś pan sfinks. Kurde, on może być wszędzie, tak szczerze. O, co z nim jest nie tak? What the fuck? Ćma... Co ty gadasz? Jak mi ćma spierdol... Co? Ja byłam koło ćmy? Co ty gadasz? Rebellion. Jak to? To gdzie był ten sfinks? Nie. A nie, bo ty szukasz... Nie, ja właśnie szukam tej ćmy. Nie, 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 ja jej szukam. jaka myślisz, że jest optymalna ilość pytań? Zależy, w jakiej formie będziesz to robić. Ostatnio wydaje mi się, że jak chłopaki robili jakieś tam o Pokemonach czy coś, no tak z 80 mieli. I to i tak czasem mało się wydawało. Idź do obrazu, co ci powiem nie. Aha. No dobra, no to... Czekaj, to było u góry. Tu jest ćma, tak? No jest. No mówię, że ten sfinks tu jest. Sfinks. Jest takie duże okno. Ty, to tak jakby to okno. Niepodobne. Dwa piętra na górę. O, i tu jest ten obraz, dobra. Nie reparo, nie reparo. Co ty robisz? Aha! There was a doorway hidden within the portrait. Wow, ale fajne. I wonder what came of Arthur's search. Dobra. Są ABC, więc można odpowiadać bez. A jak to będzie? I tak będą się zgłaszać? Czy to jest dla wszystkich i kto ma więcej punktów? Zamknięte. Chyba, że tam, ale nie mogę ten. No, też mi się wydaje, że to powinno być tak stosunkowo blisko, ale tak chodzę i nie za bardzo widzę tutaj tego pana sfinksa. Tu chyba... A, tu jest wyjście w ogóle, to nie. Tutaj. Za drzwiami? Czy ich nie możesz... Aha. No dobra. No to cóż, no to wrócę tu jeszcze. Tutaj też byłam. Też go nie było. Osoba pierwsza jest losowa. A później? O! Revelio. Fajnie to wygląda. A tu? A, tu jest kolejna ćma. Bo też tam nie wiem, jak się dostać za bardzo.
Chce mi się siusiu. Ała. Sprzenie. O ja, co to jest? Co to za piosenka? Co to za piosenka? Szybko, chłopaki. Wy się znacie. To są klasyki. No właśnie, słyszę. Ja nic nie słyszę? Jak nic nie słyszę? To sobie podgłośnij. Z Metino? Co ty gadasz? Oto. To Chopin. Gdzie oni to grają w ogóle? Tak jakby właśnie na tym tutaj fortepianie, ale tak jednak nie do końca. Kurde, aż mi się nie chce wychodzić, chce mi się posłuchać dalej. Aj, boś. No dobra, to jaka teraz misja? Zobaczmy sobie misję. A tu jeszcze? Aha, że muszę go powiadomić. To pójdźmy od razu na niego. Nocturn. To się chyba przez C pisze, nie? Czy nie? Nie znam się, ale no. I tak bym nie była w stanie tego powiedzieć. Znaczy... Co o? Coś pominęłam? Zajęcie z latania. No, są. Tylko najpierw chcę zrobić te... tą drugą. No, żeby mieć czar. O. Jeden z najładniejszych widoków. O. No to zaraz... O, co to? Ach, kitku. Kurde. Pewnie zależy, czy po polsku, czy po angielsku. W końcu to Polak. A, tędy. Pójdźmy sobie powiedzieć szybko temu. Powinno się pisać nocturne, bo wiadomo, że Chopin inspirował się postacią z Lola. Tak, na pewno, 100%. Tak było. Chciałaś wiedzieć, a nie przeczytałaś? Przepraszam, umknęło mi. Zaczęliśmy rozmawiać o czymś innym. Możesz zrobić kupi wklejkę? Jeszcze do góry? Tu też jeszcze jakiś ten. Siema. Find anything yet? Hello, yep. Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Yes. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. Ale on ma dziwny there, but not before akcent. I got a few galleons richer. Albo coś ma nie tak z zębami. I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Okay. Well, on to the next Hogwarts mystery. Nie zależy. Powinien być siwęty, to jak mam pisemki na przykład Despacito, to Polacy się nie tłumaczą na powolutku. No w sumie racja. Powinien być jeden tytuł. A jak dobrze się odpowie, przekazuje na inną osobę, a jak osoba źle odpowie, wybiera jeszcze raz. Jak dobrze odpowie, przekazuje na inną osobę? Nie powinno być odwrotnie? Że jeśli dobrze odpowiesz, to... Chociaż, no nie wiem, ciężko mi stwierdzić. Wydaje mi się, że... Nie wiem, co mi się wydaje.
Jednak głupoty pierdolę jak zawsze. Nocturny, nocturnes. No to dobrze czy niedobrze? Tak jak w prawdziwym 1 z 10. Ale w 1 z 10 nie możesz odpowiadać jeszcze raz, jak źle odpowiesz. Nie? Czy nie? A, może dać na siebie. No dobra, to bardzo dużo zmienia. Wypróbuję eliksir niewidzialności. Przeciwko kilku wrogom. O Jezu, muszę iść specjalnie gdzieś. No jak źle nie, a jak dobrze, to masz wybór. Pan numer jeden, pan numer trzy, albo na siebie. No tak, tylko widziałeś, co on u góry napisał, nie? Dobra. Najpierw Hogsmeade. Chodźmy kupić te eliksiry. Jeśli mam być szczera, to mnie bardzo denerwują te eliksiry. No, jeśli możesz dać na siebie, no to okej. Okay. Możesz też dać na innych. To ma sens. Ale to, że... ten... to, że jak źle odpowiesz, to masz jeszcze raz możliwość, to wydaje mi się, że chyba nie. Chyba nie powinno tak być. A wise decision. Thank you. Na bargazowe. Eliksir wyłoniony buzu, który muszę nie zadaje wrażenia po bliskim przeciwnikom. Tyle pieniędzy już na te eliksiry wydałam niepotrzebnie, że aż mi smutno. Dobra. Wypróbuję eliksir niewidzialności. No to wypróbujmy. Skupienia. Niewidzialności. Ale to jestem tak samo niewidzialna jak ten? O kurde, tak krótko? Ty, no to już jest totalnie useless, tak szczerze. Pieniądze są po to, żeby je wydawać, a nie żeby kolekcjonować. Ale wydaje mi się, że są lepsze rzeczy, na które mogłabym wydawać pieniądze niż to. Czy to tutaj to jest wrzeszcząca chata? Czy nie? Miałam tu przyjść wcześniej, ale zapomniałam o tym kompletnie. Nie, to nie jest wrzeszcząca chata. Ćma! Dobra. Lumos. No ta, dużo mi to mówi, kurwa. Jakiś... Rebellion. Coś jeszcze gdzieś tutaj? Chyba nic więcej. O, tu jeszcze coś. O Jezu, światło się zgasiło. Było straszne. Ktoś na pewno chce mnie nastraszyć. Nie reparo, babo, skup się. A, tu jest ćma, ojoj. No to daleko nie musiałam jednak szukać. Ej. Proszę cię bardzo. Wracaj do siebie. Jej. Jakbym swojego starego słyszał? No co ty? Twój stary tak mówi? Mój stary to właśnie mówi odwrotnie. Żeby nie wydawać, a tylko kolekcjonować. Dobra, tam nie ma co iść. Gdzie możemy znaleźć fajnych przeciwników? Powiedz mi, Adi. Takich niezamocnych. Żywa. Dobra, uspokój się. Pójdźmy sobie... Tu może gdzieś? Coś tu będzie? To znaczy... Nie no, wiadomo, nie żeby rozpierdalać. I mieć oszczędności. To są te merliny. Kiedyś pamiętam, że się zastanawiałem, czy wydać 1,5 klocka na kiera. No nie no. Znaczy, jakbyś zarabiał miesięcznie 7 tysięcy,
No to se wydaj, że nic takiego, nie? Ale tak o... Lol, po to je zarobiłeś, żeby wydać? Zrobisz znowu? Kurwa. Kurwa. O nie. No nie wiem. Ja swoją kupiłem za 350, no właśnie, nie? Ja już bym się zastanawiała nad kierownicą, która kosztuje 1500. Czy na pewno mi aż coś tak drogiego jest potrzebne. Dobra, tu mamy jakichś przeciwników. Wezmę sobie tab. I to jest ten śmierdziel? Napar gazowy. Dobra. Co mam tu? Mam strzelec kolczasty. 15 level. Nie wiem, czy sobie z nim dam radę, ale... Siema. Utrzymaj wroga w powietrzu. Nie utrzymam, bo ten mi... Jak długo on się utrzymuje? Not my fault, you're a deadly great spider. No nic. Wtedy to było dla mnie gdzieś wydać 3,5. Tak. No coś, co ci daje fan, to nigdy nie jest waste hajsu. Więc po to, żebyś. Po to się zarabia, żebym. No to. No niby ta, no ale. Nadal ma się jakieś... Ja przynajmniej mam takie poczucie z tyłu głowy, że kurde, szkoda tych pieniędzy. Można by było to inaczej wydać, albo że nie wiem, będzie potrzebne później, a co jeśli coś się stanie i właśnie będą potrzebne. Nie wiem. I co? Nic się nie stało? Mi się wydawało. A! Tu coś jest chyba. Co mam z tym zrobić? O. O. Nigdy wszystkiego nie przewidzisz? No niby nie. A, ja muszę mieć do tego Wingardium Leviosa, co? To nie. Albo Akio ewentualnie? O, Akio też działa. Co jeśli coś się stanie, będziesz miał okazję wydać. O. No niby to. Trochę racji w tym jest. But it depends. Totally depends. Ja zawsze twierdzę, że trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Warto mieć jakieś aż 14 na czwartą godzinę, ale i na 14 trzeba mieć budżet. Łatwo powiedzieć. Tu jeszcze jest. Chyba jeszcze jeden jakiś będzie, co? Oj, bo mi... Przerywa mi dźwięk. Słyszycie to? Czy to tylko ja jestem jakaś taka... Pomikowanie, bo coś się może zdarzyć to kiepskie. Beta. Tak jak ze zdrowiem zdradziłem ci, nie warto, bo rozwala zdrowie. Ale odmawiać sobie wszystkiego to też skrajnie głupota, bo nie masz gwarancji, że dożyjesz po tym 100 lat. Winagierki miałam to samo. O, czasem się właśnie widzę. Zdarza. Okej, okay, czyli tu mamy... Mamy wsio. Możemy wrócić do Sharpa. Let's go, let's go. Zrobimy Sharpa i idziemy latać na miotle. A czekaj, czemu mi tu... Okay. Nie wiem, ale pójdę tam.
Według mnie Sharp jest tak inspirowany snajpem, że to chuj, eliksir wygląda. No tak, tak. Trochę ta. Ach, nawet nie trochę. Oczywiście tak jest. A, nie no, tu nie. Na dół, co ja robię? Nie, ale wróżbiarstwo jeszcze nie mieliśmy. Będzie w ogóle wróżbiarstwo? Czy to jest jakiś dodatkowy albo coś? Nie no, będzie, na pewno. No, niespecjalnie przecież by robili nauczycielkę od tego i tak dalej, nie? Każda lekcja będzie? Okej. Okay. Śmieszne jest to, że... To o co nie będzie? Nie będzie jednej? Jakiej? Nawet ta muzyka jak Snape'a. Tak. I finished the tasks, professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. Okay. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Okay. Wszystko proszę, mogło być gorzej. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Okay. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame zestaw, to let that go to waste. Thank you, professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Defindo. Wand at the ready. Focus. Defindo can be dangerous if you're not paying attention. Co robi Defindo? Very good. Very good. Defindo, zobaczmy. Przecina obiekty i przeciwników z daleka, zadając przy tym pewne obrażenia. Ojojo! To które teraz wziąć? Do tego zestawu. Nie, ja wiem, wiem. Bardziej bym powiedziała, że 4 to za mało. A powinno by być zestawy po 5. O! Tak bym chciała. To by było fajnie. Kurde. Nie mogę się wstawić jak człowiek. No dobra. Weźmy sobie tutaj te Defindo. Zobaczymy. It seems you have a grasp on Defindo. I would encourage you once again to practice here in the classroom. Okay. For your sake and that of everyone else. Ostatnio myślałem nad Irką, ale nie podobałem się elementy. O Jezu, co to są za rzeczy? Co, oddaliłam się? No, się tak na pół położyłam. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. O, nice. Pochwalił mnie. No dobra, to lecimy chyba, nie? Dosłownie. Idziemy latać. Czy to jest to? Wodzownicy. No tak, tutaj jest ten zajęcie z latania. Chyba to. Nie, no rozumiem. Po prostu te nazwy mi kompletnie nic nie mówią, nie? Pierwszy raz je słyszę. Idziemy oglądać. Piękne widoczki, jak to nam Maju powiedział, co? Łamana miotła. Ty, jaka ona jest ten? Takim... Jakby w urnie jest złamana. Pół symulatory. Pościgałbym się online. Okej, a czemu mi nie pokazuje... Wait. Jak ja mam się wydostać z zamku? Czy ja jeszcze nie jestem w stanie się wydostać, czy co? Tutaj jest jakieś wyjście.
A... Tędy? Chyba tędy. Tutaj chyba te Aki oćwiczyliśmy, co? Czy nie? Who do you think will fall from their broom first? Właśnie taki sim racing. Na low poziomie jednak, bo tam panie mam nie gram regularnie, a co zwykle? Muszę się bawić, 1000 modów i jakiś VPN. O kurde, aż przeszłam niechcący. Jak się zapatrzyłam, co tam piszecie.